Cześć, witam Was serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Midnight Sparkle, czyli bohaterkę nowej bajki My Little Pony Equestria Girls, Igrzyska Przyjaźni. Lalka jest od firmy Hasbro, przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia. W najnowszym filmie My Little Pony Equestria Girls Igrzyska Przyjaźni poznamy zupełnie nową Twilight Sparkle. Nie będzie ona jednak uczennicą liceum Canterlot, a kryształowego liceum przygotowawczego. Za sprawą magii, która pojawia się w liceum Canterlot, Twilight Sparkle przemieni się w Midnight Sparkle. Co z tego wyniknie, przekonacie się po obejrzeniu filmu, a tymczasem przyjrzyjmy się, jak wygląda ta nowa bohaterka. Midnight Sparkle ma nieco inny odcień włosów niż Twilight. Są one znacznie ciemniejsze, mamy tutaj sporo czarnych pasemek, ale nie zabrakło również pasemka różowego, który pięknie ożywia całą fryzurę. Włosy upięte są w kucyk, natomiast na twarzy Midnight Sparkle możecie zobaczyć okulary z charakterystycznym rogiem jednorożca. A kiedy je podniesiemy, zobaczymy błyszczącą od brokatu twarz, różowe oczy, a także znaczek Twilight, czyli gwiazdki. Jak widzicie, Midnight Sparkle posiada przepiękne, ogromne, fioletowe skrzydła. Znajdziemy na nich różne ozdobniki, takie jak gwiazdki, piórka, a także brokat. Lalka posiada medalion z logo Equestria Girls, który możecie zeskanować używając aplikacji My Little Pony. Dodatkowo na przedramionach ma ona piękne bransoletki, a ubrana jest w różowy, błyszczący gorset z gwiazdkami. Wygląda on naprawdę bardzo fajnie. Natomiast nieco niżej zobaczyć już możecie piękną, miętową, asymetryczną spódnicę z dodatkową warstwą czarnej siateczki. Zarówno na siateczce, jak i na spódnicy możecie zobaczyć brokatowe wzory. Buty Midnight Sparkle fantastycznie pasują do całości jej stroju. Są fioletowe, ozdobione skrzydłami, gwiazdkami i perełkami. Lalka posiada ruchomą głowę. Jej ręce również są bardzo sprawne, możemy zginać je w łokciach. No i podobnie jest z nogami. Myślę, że Twilight Sparkle w tej nowej odsłonie przypadnie do gustu wszystkim fanom serii My Little Pony. Lalka wygląda naprawdę imponująco, ma piękne skrzydła, bardzo ciekawy strój. No i choć nie wiadomo do końca, czy będzie ona bohaterką pozytywną czy negatywną, to myślę, że zabawa nią będzie bardzo udana. Ja oceniam ją na 4 gwiazdki, a Was zachęcam do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, a także do wyrażania Waszych opinii na temat lalki w komentarzach pod filmikiem. Do zobaczenia!